Czy to jest jakiś nowy dyktafon? Tak jest, to jest nowy dyktafon i to jest pierwsze próbne podejście do nagrywania, więc napisy cudo początkowe i zaraz pogadamy z Maciekiem. Cudnie, cudnie. Serdecznie w kolejnym odcinku Fazy REM, pierwszym nagrywanym z tym nowym dyktafonem moim. Ale mnie wziąłeś z zaskoczenia. No o to chodziło trochę. Też swoją drogą jedziemy samochodem, ja zazwyczaj podczas jazdy samochodem nagrywam, dlatego jak... A ja zazwyczaj podczas jazdy samochodem prowadzę. No właśnie o to chodzi, że tak samo jak jadę z Piotrem, to Piotr też prowadzi, a ja mogę swobodnie nagrywać, więc ponownie ten brak prawa jazdy mój jest sensownie przemyślany. Dyktafon jest nowy, w przeciwieństwie do poprzedniego, znaczy... Nie wiem, czy w przeciwieństwie, ale poprzedni miał mniej miejsca, ten ma więcej miejsca. Na możemy nagrać więcej. Tak, z kolei ciągnie dwie baterie zamiast jednej, więc coś za coś. Ale poza tym jest identyczny praktycznie, więc nie będzie wymagał ode mnie dużo, żeby się przystosować, tak jak mówimy. Bardzo to dobrze. To jest pierwsze nagranie tak naprawdę, więc... Pierwsze ever. Znaczy, włączyłem go, czy działa, jak go dostałem, ale nie nagrywałem nic, a tutaj pierwsze nagranie ever jest. I jak właśnie słyszę, jest takie, jak były poprzednie, mam wrażenie, że wy też tak słyszycie. Ja nie słyszę, ale się przekonam potem. Oprócz naszego głosu słychać ten cały szum dookoła, słychać, jak dłonie Maćka suwają po kierownicy i zmieniają biegi. No co ty, aż tak słychać? No nie, aż tak, jak żeśmy nagrywali z pierwszym dyktafonem, co podczas pierwszego odcinka słychać było wszystko dookoła. Ale będziemy dygresję robić, a te odcinki nowe mają być krótsze teraz, mają być części albo pół godziny. Okej, czyli do rzeczy. To tak jest ten odcinek. Dzisiaj, bo ten odcinek nie ma wstępu, więc to będzie wstęp do tego odcinka, nagrałem rzeczy różne z występu premierowego właściwie kabaretu literackiego Dom Zarazy. I popytam ciebie, bo nie widziałeś tego. Nie widziałem tego. Nie wiesz jakby za dużo o tym? Nie wiem za dużo. To dlatego ciebie będę pytał, to będzie sensowne. Ale o co będziesz mnie pytał? Słuchaj, kabaret, co to jest kabaret? Tutaj widzicie słuchacze, znaczy słyszycie słuchacze. Nie mamy Wikipedii, bo jesteśmy w samochodzie, a nie normalnie korzystamy chałupsko z Wikipedii. Co to jest kabaret, tak jak pomyślisz sobie? Wiesz co, to wcale nie jest takie proste pytanie, jak się wydaje. Bo kabaret przez czas, powiedzmy, jakiś tam swojego trwania zmieniał swoje formy. Zmieniała się definicja kabaretu. Tak, tu rozumienie tego, czym jest kabaret, dzisiaj jest czymś zupełnie innym niż był 50 lat temu, a zupełnie czymś innym niż był 70 lat temu. Dokładnie. Dokładnie, więc przypuszczam, że większość słuchaczy, jak myśli kabaret, czy czyta kabaret, to ma w głowie jakieś te Anim Rumru i... Kabarety typowo współczesne, czyli tak, kilku facetów, bądź babek, bądź płci obojga wychodzi na scenę. Tak, trzy osoby każdej innej płci. Na przykład, odgrywają scenki, to się też zdarza w kabaretach dzisiejszych. I widzisz, i się ludzie śmieją, albo się nie śmieją, to już zależy od poziomu humoru tych ludzi. Tak jest, ale to się kojarzy z takim chamskim telewizyjnym humorem, nie? Też, bo to leci w telewizji, są noce kabaretowe jakieś. No z tym się kojarzy kabaret, tak zdecydowanie. Jest. A tak jak powiedziałeś, 50 lat temu, 70 lat temu kabaret był inny. Aczkolwiek pewne elementy kluczowe miał takie same, bo kabaret to jest zestaw scenek i piosenek parodiujących jakąś rzeczywistość, która nas otacza. A szczegóły tej definicji są zmienne zależnie od epoki, kiedy taki kabaret powstaje, bo teraz to parodiowanie polega na tym, że się przerysowuje cechy jakichś postaci i się chamsko jedzie po dowcipie. Raczej się typowo, powiedzmy, obśmiewa, celem jest wywołanie śmiechu, czy... No tak jak komedie w kinie, nie? Po prostu chamski dokładnie. Śmiech, nie? I też są takie stereotypowe, schematyczne postacie, o tym szczegółowo bardziej żeśmy rozmawiali w odcinku 24 z Piotrem, jak rozmawialiśmy, czym jest komedia, więc nie będziemy się powtarzać tutaj, chyba że Maciek chcesz się wypowiedzieć jakoś. Nie muszę. Nie musisz.
Jeszcze kiedyś sobie pogadamy, jak będziemy mieli oficjalne Q&A na sali jakiejś wynajętej, to wtedy Maćka pytajcie, to on chętnie odpowie. Tak. Co sądzi? Ja się wypowiadam. Dobrze, ale definicja dawniejsza kabaretu. Znaczy niż jest taka dzisiaj. Sama, no, powiedzmy, tylko kiedyś ten kabaret. Bazowa tak, ale forma na pewno była kiedyś inna. Forma właśnie była taka sama, treść była inna. Okej, okay, może w ten sposób. Co jest formą, co jest treścią w kabarecie, no nie, w takim razie? Formą jest to, że masz scenki i piosenki, nie? I że się przeplatają różne tam rzeczy i przedstawiana jest rzeczywistość jakaś. A treść to jest to, co konkretnie jest w tych tekstach i co one wnoszą. Okej. Okay. Bo Kabaret Literacki Dom Zarazy to jest pomysł stworzony przez Stowarzyszenie Baduszkowcy, czyli osoby związane z Teatrem Muzycznym im. Adamuty Baduszkowej w Gdyni. Mm-hmm. Z którymi też, niektórymi przynajmniej, mam nagrania, którzy stwierdzili, że kabaret fajnie jest robić taki, jak był kiedyś. Czyli ambitny, poruszający inteligentne tematy, czasami doprowadzający do łez, a nie tylko zawsze do śmiechu. Właśnie, jeżeli chodzi o ten śmiech, mam wrażenie, że w dzisiejszym kabarecie zakłada się, że powiedzmy co jakieś interwały czasowe będzie następowała salwa śmiechu ze strony publiczności, tak wywołana jakimś żartem, gagiem, czymś takim. Przepraszam, muszę wyciszyć telefon. Absolutnie nie musisz, jesteśmy fazą REM, tu się dzieją dziwne rzeczy. Chciały takie rzeczy już, że... Natomiast powiedzmy kabaret taki jak był rozumiany dawniej niekoniecznie dążył do tego, żeby co jakiś czas publiczność wybuchnęła śmiechem, raczej powiedzmy skłaniał do refleksji, do uśmiechu na twarzy, nie zawsze do śmiechu, chociaż oczywiście ten śmiech co jakiś czas rzadziej niż powiedzmy współcześnie się pojawiał, ale też tak jak powiedziałeś być może do płaczu, do łez, czy to ze śmiechu, czy to ze wzruszenia. Właśnie z wywołanych refleksją nad rzeczywistością. Czy refleksja właśnie, że w kabarecie dawno była refleksja na temat rzeczywistości, która była prześmiewana, powiedzmy sobie, ale refleksja była, a w dzisiejszym kabarecie chodzi tylko o to, żeby był śmiech, aczkolwiek też są wyjątki, oczywiście są ciekawe rzeczy w kabaretach zrobione. I co? I posłuchamy sobie fragmentów tego kabaretu Dom Zarazy. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, ma to miejsce, miało to miejsce w Domu Zarazy i dosyć jest jasne. Związane z miejscem, trochę skecze też są nawet powiązane, no nie, nie mocno, ale jakby bardziej z pojęciem ogólnym, poczuciem, że właśnie to miejsce jest jakoś związane z tym. No to z ciekawością posłucham. Są fragmenty występów drobne, są wywiady z młodymi gwiazdami, bo do tych weteranów sceny się trochę wstydziłem podchodzić. No bo zagadałem do rówieśników, co będzie. Jasne, bezpiecznie jakoś. I na końcu z jednym z głównych pomysłodawców, jeżeli nie liderem całej produkcji, z Markiem Richterem rozmawiałem, który jest... Już się z Hajerem pojawił. Tak jest. W odcinku, pamiętasz którym? Pamiętam, że w odcinku z Markiem Richterem. Tak jest, dokładnie w nim. 18, jeżeli będę miał strzelać, ale nie mordujcie, jak się pomyliłem. Sprawdźcie, odcinek 18, jak nie, to tuż obok. Tu trzeba objechać. Jesteśmy w samochodzie. No właśnie. Dobra, to zrobimy sobie przerwę na reklamę, a po reklamie nie. Tak jak żeśmy sobie mówili, remontują trasę, więc tutaj co chwila musieliśmy na moment przerwać. Do usłyszenia po reklamie. Po reklamie będzie Kabaret Literacki Dom Zarazy w treści bezpośredniej i w wywiadach z twórcami. Przyba, że mam swój stolik i od lat renomę dobrą mam. Postaw lufy i nie stój jak kołek. Dziś w nocy nie będziesz już sam. W te same filiżance, co zwykle, siostra Agnieszko. Patrzę przez okno na te słane własno i nie ma na to rady. Co dnia w jeden gazetu, a więcej władzę mary. Weź mam ten rynka. Pan zagłopił 3,5 tysiąca. Ile? Waha się nosić taką literaturę na sądzie.
nie postępuje kulturalny człowiek. Dobrze, to ja już dam te 2,5 tysiąca. Ale jaką ja mam gwarancję, że to jest prawda z tym dzikim zwierzę? No gwarancję trzymajcie mnie, to nawet dzieci w szkole wiedzą, że takiemu zwierzęciu nikt drogi nie znajdzie, bo się boi. A nie się nie bał. Ja bym się bał. A widzisz? Myślący jakoś przeczekasz te gęby piwoniowe. Chciał Bóg, że to, co stworzył, było dobre, aż spotkał kobietę. Przyszedł do mnie, nie wiem skąd, przyszedł i wypełnił dom. Może mogłam zaryglować drzwi, lecz zapukał, otworzyłam i jest foch. Sam się domyśl, o co chodzi. Jest foch, ten dzień w słowa nie obrodzi. Jedna rada piękna, czysta, jak masz mózg, to zeń korzystaj. Jest foch, poradzić sobie musisz z nim. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale jak zwykle jest u mnie bardzo profesjonalnie, mówiąc ironicznie. Taki wstęp jak zwykle też jest, żeby uspokoić rozmówców trochę. Jesteśmy w domu zarazy 19 marca i był tutaj premierowy występ, dobrze mówię, premierowy, kabaretu literackiego Dom Zarazy. I rozmawiam z wykonawcami. Czy mi się przedstawicie? Znaczy mi nie, słuchaczu. Dzień dobry, Ewelina Jaworska. Cześć, Aga Brędzak. Ja mam nadzieję, że to będzie dobrej jakości. Śmiało. Witam, Dawid Kasprzyk. Nie, i Marek Sadowski. Jak się wam występuje z tym repertuarem? Chcecie wino jeszcze? Wiesz? Słucham? Właśnie trzasnęła butelka wina od stół. Jak on się występuje? Jest to świętować. To dobrze, to dobrze. Mam nadzieję, że jest to świętować. Znaczy. Czy ja zacznę totalnie dziennikarsko, nieprofesjonalnie. Mi się bardzo podobało i serdecznie polecam. Jak wam się pracowało nad tym? Pracowało się i łatwo, i ciężko. Zależy, jaki to był dzień, co każdy z nas danego dnia miał. Każdy z nas zajmuje się różnymi innymi rzeczami. Jest wśród nas paru bardzo czynnych i aktywnych aktorów, którzy na co dzień po prostu mają próby, spektakle. I jeden student, jeden słuchacz studium wokalno-aktorskiego, który z drugiego roku. Który również, do zobaczenia, który również mnóstwo ma zajętości i obowiązków związanych ze szkołą, więc kiedy tylko starczyło czasu i mieliśmy chwilę, żeby się między tymi swoimi zajęciami spotkać, no to wałkowaliśmy materiał, ćwiczyliśmy, ustawialiśmy piosenki i całą inscenizację, więc to było, no wymagało dużo, dużo od nas poświęcenia, że tak powiem. Nie było odpoczynku, tylko po prostu z zajęć na próbę, z próby na zajęcia. Tak wyglądał nas czas ostatni. Było warto i też potrzeba była wielka i chęci były wielkie. Przede wszystkim do zmierzenia się z takim repertuarem, który gdzieś tam nam w duszy gra, jak się okazało, i teksty, i muzyka, że to wszystko było dla nas takie naturalne tak naprawdę. I jak już przychodziło do przyszło nam już konkretne numery wykonywać, nagle się okazywało, że to jest przyjemne bardzo i naturalne i nie trzeba było zbyt wiele kombinować i dłubać, jak to zazwyczaj się robi, że trzeba trochę szukać. Wszystko było przyjemne i naturalne, o dziwo. Czyli jest to repertuar, który był dla was jakoś odnoszący się do, brzmi strasznie dziwnie, do przeżyć wewnętrznych, w sensie, że oj, jest tak. Zrozumiałe, jest oj, jasne. Tak. Bardzo jasne. I mnóstwo w tym materiale jest patriotyzmu i komentarzy do tego, co się po prostu dzieje u nas aktualnie w kraju. Z jednym padającym nazwiskiem wyłącznie, co jest też wielką zaletą. Oczywiście. Tak, jedno nazwisko zdecydowaliśmy się wpleść. Wypadło. Przez ostatnie wydarzenie. Także myślę, że... Troszkę obezdomnych. Tak. Żeby słuchaczom nie zdradzać za wiele, żeby byli ciekawi i przyszli oglądać w przyszłości. Myślę, że każdy w tym dzisiejszym naszym tutaj pokazie znalazł coś dla siebie. Tak, dokładnie. Jakoś tam odnalazł swoją postać w tej całej historii, którą usnuliśmy tymi piosenkami przeróżnymi, bo od kabaretowych przez jakieś tam naprawdę smutne i wzruszające. I kobiece, miłosne. I kobiece, miłosne. Czyli tak, smutne, wzruszające i kobiece. Ale także polityczne i bardzo poważne, komentujące po prostu całkiem serio to, co się dzieje i nas denerwuje.
na tym kabaret polega trochę, że niby przyśmiewa, a tak naprawdę jest smutny i dołujący, bo pokazuje rzeczywistość, jaką jest. Tak. Dokładnie, dokładnie. To właśnie chcieliśmy osiągnąć na wzór tych dobrych kabaretów historycznych polskich, które kiedyś tak funkcjonowały, a potem to się rozmyło i wszedł Polsat i różne inne kabaretowe noce, więc chcieliśmy się odwoływać do jakiś tych... Jakiś schemat wciąż został, mam wrażenie, tylko właśnie pamiętanie o tym, co ten schemat oznacza, jest ważne. I żeby pozwolić wam na bycie skromnym, ja powiem, że w kabarecie literackim Domu Zarazy bardzo wszystko zostało zachowane z tej pierwotnej siły kabaretu, jest tak, jak tak to wyszło, jak kabaret powinien wyglądać, brzmieć. Jest bardzo, bardzo dobrze i serdecznie zapraszam na kolejne występy wasze. Dziękujemy, zapraszamy. Dzięki, zapraszamy wszystkich serdecznie. Kabaret literacki Dom Zarazy. Co to jest? Tak jak powiedziałeś. To jest kabaret literacki. Nie mylić go z kabaretem, który widzimy na co dzień w telewizji. Dobrze, a skąd się wziął pomysł, żeby to realizować? Pomysłem zaraził mnie chyba 2 lata temu Jerzy Łukaszewski, autor większości tekstów, które wybrałem do dzisiejszego programu. Wtedy jakoś nie miałem zapału do tego, nie miałem czasu. Ale ta myśl, założenie kabaretu nie dawała mi spokoju, bo to jest akurat to, co chciałbym robić. I chciałem kiedyś i robiłem. Może też trochę w atelier. Ale ja wiem, z jaką to się ciężką pracą wiąże. Więc to gdyby mnie trochę od tego pomysłu oddalało. Ale zebrała się grupka ludzi, którzy też zaczęli mnie do tego nakłaniać i mobilizować do tego, że może warto, no, że to jest rzecz wartościowa, której tu na wybrzeżu na pewno nie ma i długo nie było. Bo sięgam tutaj do wspaniałych tradycji gdańskich, trójmiejskich, czyli do teatrzyku Bim-Bom. No, poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, ten prostacki dowcip walący nas po uszach i oczach obecnie z telewizji polskiej, no jest już czasami nie do zniesienia. Ja myślę, dlaczego by nie zrobić tutaj kontry i dać ludziom dobre teksty. Teksty, które zmuszą do myślenia, do refleksji, do zastanowienia się nad tym, co się wokół nas dzieje, co się z nami dzieje, co się dzieje zwykłym człowiekiem. Trochę o polityce, bo od tego się nie da uciec, ale nie chcemy się oczywiście opowiadać za żadną ze stron. A patrzymy na to z boku gdzieś bardzo mądrze przez te teksty, które są w tym kabarecie. No ale przy okazji też jest tam cała masa, myślę, dobrego humoru z prozy, którą wybrałem do tego programu. Można było zrobić właśnie scenki takie aktorskie, bardzo dowcipne. Jest jeden szmonces żydowski, wiadomo, kiedyś dobry kabaret nie mógł się obyć bez dobrego szmoncesu. Jest masę wspaniałych wierszy, z których powstały piosenki. Wzruszające, też dowcipne. Myślę, że taki wieczór z dobrą literaturą, mam nadzieję, że będzie potrzebny dla ludzi myślących. I że w końcu ktoś z tych władz to zauważy i będzie chciał nam pomóc, po prostu z władz naszych tutaj, lokalnych, miejskich, wojewódzkich i tak dalej. Może ten świat biznesu będzie chciał też nas jakoś wspomóc.
Jesteśmy teraz w domu zarazy. Jest tutaj bardzo klimatyczne, fajne miejsce. No ale to nie jest do końca nasze miejsce, tak? Zawsze jesteśmy tutaj gościnni, że tak powiem. Marzyłoby nam się mieć własną scenę, własną kawiarnię, którą można by kreować. A takie miejsce, knajpka ze sceną, gdzie można by regularnie pokazywać recitale, koncerty, spotykać się na wieczorach autorskich, wieczorach poezji i tak dalej, i tak dalej. Takie nowe kulturalne miejsce na mapie Trójmiasta. Miejsce, które integrowałoby, i to jest chyba najważniejsze, integrowałoby tych naszych trójmiejskich twórców. Nie tyle integrowało ich przy okazji programu z ich tekstami, z ich twórczością, ale też ich kreowało dzięki temu. Tak? Wydajemy, mamy zamiar wydawać co po każdym programie taką broszurę, jak teraz widziałeś, czyli taki program, w którym znajdują się te wszystkie teksty i za kilka lat będzie to piękna biblioteka. Będzie... Czyli też kolejne narzędzie, które pozwoli nam kreować, pokazywać się gdzieś na zewnątrz, pokazywać tę twórczość naszą tutaj rodzimą. Zbudowanie historii trochę. No być może tworzy się historia na naszych oczach. Mam nadzieję, że wystarczy nam sił, determinacji, żeby rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby to funkcjonowało i to tak funkcjonowało cały miesiąc, tydzień w tydzień. Przynajmniej raz w tygodniu kabaret, raz w tygodniu koncert, recital, spotkanie z autorami. Tego typu miejsce na tej, jak wspomniałem, mapie kulturalnej Trójmiasta przydałoby się na pewno, bo tych twórców jest tutaj naprawdę mnóstwo i warto się im pokłonić i warto ich pokazać, i warto się nimi pochwalić. Bo to jest siła, potęga intelektualna naszego regionu. Więc dbajmy o nasze umysły i chodźmy na ambitne kabarety. No. Chodźmy też na koncerty rockowe, kochani. Tak, serdecznie zapraszam na koncert. Tak.